Drodzy Amerykanie, jesteśmy w miejscu, gdzie zgromadzili się ludzie protestujący przeciwko ograniczaniu naszych swobód. Dzisiaj rano szefowie wszystkich agencji wojskowych zostali zatrzymani wbrew ich woli przez nowe adaptoidy AIM. Na ulicach wybuchła panika, kiedy olbrzymie statki AIM zawisły nad największymi miastami kraju. Wojsko szykuje się do starcia, a zwykli obywatele odczuwają ogromne napięcie. Oczywiście. To moja. To jest moja technologia. Momencik! Coś się dzieje! Wykryto aktywność inżynierów. Należy niezwłocznie opuścić ten teren. AIM zapewni bezpieczeństwo. Sir, otrzymałem prośbę o pomoc z azylu ruchu oporu w Nowym Jorku. AIM próbuje nas wywabić. Jeśli ich uratujemy, będzie wyglądać, jakbyśmy atakowali. To teraz nieistotne. Jeśli ktoś potrzebuje naszej pomocy, pomagamy. Zróbcie, co musicie. Ruszamy o świcie. Kapitanie, poprosiłam Pima, żeby przesłał nam materiały o Nowym Jorku. Może rzucisz na nie okiem. Spotkajmy się w laboratorium technicznym. Już tam zmierzam. No, siemano. Z tej strony składzik. Witam was na kolejnym odcinku Marvelous Adventures. Jest to 19 odcinek. No, nie są w moim planie akurat wyrobienie tego questa, tylko po prostu chciałem się wziąć za kolejną postać, którą dostaliśmy, czyli Thora, i byśmy wzięli się za tego questa w tym odcinku. Na pewno nam quest popularny nie ucieknie. Jak dobrze pamiętam, to było gdzieś chyba w Skandynawii. Tak, góry skandynawskie mamy to. I mamy wziąć się za pomyloną tożsamość. Jak widzicie, musimy odbyć tam misję jako Thor. No oczywiście nam będą pomagali nasi bohaterowie. No i zobaczymy, co tam się dzieje tak naprawdę. Proszę pana, S.H.I.E.L.D. przechwyciło dziwną rozmowę na starej częstotliwości AIM. Widziałem niejedną rzecz, którą śmiertelnicy uznaliby za dziwną. Posłuchajcie sami. Prototyp jest gotowy, panie. Dobrze się spisałaś, o wierna. To mój głos. Zbierz przebudzonych i zaczniemy. Cóż to za sztuczka? Jarvis, co możesz nam powiedzieć? Tylko, że nadawano ze Skandynawii. Nie mam w archiwum wzmianki o żadnych przebudzonych. Nie możemy tego tak zostawić. Ruszajmy natychmiast. Wiadomość nadano z tego lasu. Według archiwum jest tu opuszczona baza AIM. A budynki stoją dalej. Protokół AIM działa inaczej. Zwykle dokładnie sprzątają po sobie. Robi się coraz bardziej tajemniczo. No i sobie to sprawdźmy na chwilę. Pozmieniajmy to, aby mieć większą poziom mocy. Mało tu mamy rzeczy z atutem, żeby nam dawał jakieś bonusy. No i tutaj trzeba pozmienić, bo jak pamiętacie, ostatnio kupowaliśmy rzeczy na nasze postacie. No i mamy teraz możliwość pozmieniać. Oczywiście pozmieniłem na innych postaciach przed odpaleniem tego questa. Teraz mi udało się. Tu już nawet nie będę patrzył, czy są jakieś atuty, czy nie, tylko poziom mocy, aby podwyższyć. Tutaj artefakty nam się jeszcze świecą, ale to tylko mamy ten jeden przedmiot. No i tutaj możemy po 15 poziomie bohatera, jak będziemy mieli odblokowane. I tak naprawdę zmienił tą twarz naszego bohatera. Tylko pytanie na jaką? Mamy duży wybór od kiedy stało się to ogólnodostępne. Co niektóre są dosyć fajne te skórki. Aby się co może to z dnie
z filmu Thor Ragnarok. Bardzo fajnie wygląda z tym śladem na twarzy. Przewać, że AIM nigdy nie opuściło tego miejsca. Nie jestem tego taka pewna. To nie wygląda na ich sposób działania. W każdym razie zajrzyjmy tam, skąd nadawano. No i jeszcze mamy punkty niewykorzystane umiejętności, więc od razu wykorzystajmy. Mamy aż 2 punkty. No i na co by tu wydać tak naprawdę? No ta spadająca gwiazda dosyć jest ciekawa. Może coś tutaj jednak, tylko tak bez młota. To jest dosyć ciekawe i to weźmiemy. No i oczywiście teraz rozejrzymy się po tej obszarze, po tej lokacji całej. Oczywiście mamy też odkrytą lokację skandynawską. Miejsce nadania wiadomości jest niedaleko. O, tu mam pierwszych przeciwników. Nieraz mi brakuje tak naprawdę z góry namierzyć przeciwnika, aby ładniej to zlecieć właśnie na dół. No i będziemy mogli tym razem też Thora trochę podwyższyć poziom mocy, walcząc z nim dokładnie. Nie wszystko teraz jakoś dzisiaj widzę, gdzie są ci przeciwnicy nieraz. Ale wyglądam też się za gdzieś tam dalej, bo wiem, że na pewno nasi towarzysze sobie jakoś poradzą. Nie są jakoś na bardzo niskim poziomie, więc nie powinienem się o nich martwić. Jak widzicie, przeciwnicy właśnie latają jak takie kukiełki. No i dobra, mamy tutaj jeden punkt, od razu do niego lećmy, bo chciałbym wszystko tutaj zgarnąć, ponieważ chcę mieć możliwość lepszego ekwipunku na naszą postać, niż tylko czekać, aż będziemy mogli kupić. No i mamy zgarnięte. Żeby wszystko. To sprawdźmy sobie dokładnie. W sumie myślałem, że będzie tu jakaś skrzynka, ale to był akurat ten przeciwnik. To jeszcze możemy coś zgarnąć. Coś tu jest nie tak. Zgadzam się. W powietrzu unosi się smród czarnej magii. Tak jakby Loki tu był, chcesz powiedzieć nam? To byłoby ciekawe dosyć. Mamy tutaj kogo innego do walki, jednocześnie mamy tutaj Lokiego. Mamy skrzyneczkę, super, może coś nam wypadnie lepszego. Zdaje się, że AIM po prostu wszystko zostawił, gdy opuścił to miejsce. Na to wygląda, ale coś zostało. No, chciałbym dostać się do tamtych 2 punktów, ale chyba nie tędy droga. Nie ma żadnego przejścia tajemnego, szkoda. Żeby nam nic nie zostaje, jak podążyć za celem. Miejsce nadania wiadomości jest niedaleko. Czasem te mapy są dosyć mało takie czytelne. Nie mają szans. Mam jakichś przeciwników, no i mamy też, patrzcie, skrzyneczkę. Ale tam się gościu czai. Ciekawe, ilu przebudzonych tam jest. Zapewne wielu, ale nie mogę ich zgładzić. Najpewniej rzucono na nich urok. No i widzimy Thor dalej swoje
o czarach i urokach. Czyli w tą jaskinię mam dostać się, no dobra. Co to jest? Wynaturzony pomnik poświęcony. To możemy zniszczyć? Po raz kolejny jakieś takie dziwne. Dobra, obadajmy to. Ostrożnie. Ale zanim to zrobimy, weźmy tą skrzynkę i jeszcze bym się trochę rozejrzał. Żeby nam się teraz nie okazało, że zboczymy z kursu. Tu mamy wyjście jakieś, chyba na kolejną obszar tej lokacji. I mamy tutaj więcej tych pytajników, które na pewno odwiedzimy w pierwszej kolejności, aby niczego nie pominąć. Do roboty! Ciekawe, co my tu poznajdujemy. Zniszczyć fałszywego bożka! Może coś tak być, że Aim pouciekało. Jedyny i prawdziwy. A ci, co tutaj zostali, albo co zaatakowali i przebrali się za Aim, właśnie w jakimś celu tutaj chcą zdobyć właśnie moc może Tora. Już to wie, nie wiem, co twórcy chcieli tutaj nadać im Torowi jakąś fabułę. Tam raczej się nie dostaniemy. No i teraz chyba trochę trzeba się cofnąć. Tam mam skrzyneczkę. Czasem jak mam jakieś tutaj jakieś przeszkody, właśnie nam postacie latające właśnie zatrzymują się. No, powoli się tam tutaj robi jakiś chaos. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Bo jak jest chaos, to czasem bywa tak, że wpadamy jak muchy. No, tego byśmy nie chcieli. Czasem to wygląda jakby promienie z Dragon Ball. Te wykończenia są coraz bardziej fajniejsze na innych postaciach, takich jak Thor, czy też może Iron Man. No, został nam trochę Hulk, co? O, właśnie na taką wykończeniówkę. Pamiętajmy, że takie wykończeniówki nas leczą. Nie przejmuj się nami, jesteśmy bogiem piorunów. I grzmotów oczywiście. No, w końcu wyczyszczone. Gdzie my tu mamy tutaj tą skrzyneczkę? Oczywiście jak zwykle nagrywam, to ktoś u mnie, sąsiadów właśnie puka. Mam nadzieję, że tego nie słychać na nagraniu. Jakiś jeszcze pół godziny temu wiercił. I to 2 maja. Jesteśmy sami. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i będę mógł dalej kontynuować nagrywanie dla was tego odcinka. Przebudzeni zgromadzili w pobliżu sprzęt AIM. No i kolejna taka lokacja bardzo podobna. To widzieliśmy w niektórych innych miejscach wykonując questy najróżniejsze. Nic nie wiemy, co mamy się tutaj spodziewać, oprócz wrogów. Czas na drzemkę! Nie wracaj! No, chciałem się jeszcze udać, ale nie udało się nam. Ajdź. Trochę czasem za szybko bym chciał. Bardzo fajnie, mamy kolejny poziom.
skupmy się dobrze na tych atakach. Bo widzę, że czasem na nas strzelają. I zamiast właśnie dobrze walczyć, skupię się na tym, co mam powiedzieć. Gdzie powinno być inaczej, na odwrót. Ale kolejna skrzynka. Bardzo fajnie, że te wszystkie lokacje odwiedzimy i zobaczymy, jak one wyglądają. No i chyba ostatnia tutaj, ostatni przeciwnik, którego mamy w tym miejscu akurat. Dobra, tutaj to trzeba sobie trochę porozwalać i odblokować wejście do skrzynki. Chyba teraz na dole będzie. Zgadza się. Tu już wystarczy tylko jeden raz uderzyć. No i mam odblokowane w tej chwili. Trochę nam części się przyda, no i skrzyneczka jest. Super. Mamy trochę ekwipunku, no i tych jednostek do zasobów, które nam pozwalają kupić właśnie takie skórki. No i coś jeszcze nam zostało? Jeszcze w tym miejscu. No dobra, tam polecimy sobie. Ważne, że nie musimy czekać na naszych sprzymierzeńców. No i dobra, też mam wieżyczki, które trzeba zniszczyć przede wszystkim. Doleciał normalnie ten młotek, super. Kolejny. Ajdź. Promienie i... Ajdź, już wieżyczka nas celuje. Jeszcze jedna tylko wieżyczka. Ajdź, trafiliśmy prosto w rakietę. Trochę za szybko. Jesteśmy sami. No ja tak samo jestem, wiesz, w formie. Tony, nie przejmuj się tym, że nie walczę tak jak wy na chwilę obecną, bo się skupiam tutaj na całej misji, a wy macie tą brudną robotę za mnie zrobić. Aż do momentu, gdzie będziemy musieli się wykazać tak naprawdę. O, to było dosyć fajne wykończeniówka. Kogo by tu jeszcze mamy? Tu mamy skrzyneczkę. Może uda nam się ją otworzyć w ogóle. Jak nas pominął, co? Też nas nawet nie ma. Normalnie bezczelny, by nas tutaj nie przykuć w jakiś sposób do walki, tylko po prostu olał nas. Tu jeszcze mamy zmniejszonego. No i dobra, mam chyba to wszystko zrobione, więc pora na powrót chyba do tego obiektu. Jeszcze sobie weźmiemy. Nie, tam na razie nic nie ma. Do tego obiektu właśnie, gdzie mamy tam dowiedzieć się coś więcej. No ale przy okazji możemy pozmieniać ekwipunek przez ten czas. Przygotować się jeszcze bardziej na kolejne eliminacje i utrudnienia w tej misji. Próbuję to zrobić tak, aby to było do minimum, abyśmy mogli to zrobić na spokoju. No i mamy 27 poziom mocy. Tu jeszcze możemy pozmieniać te izotopy, te, które są wspomagające. O, tutaj takie bardziej fioletowe. No i jeszcze mam punkt umiejętności zapewne do wykorzystania, a dokładnie jeden punkt. Niezłomne zamiary, no to jest ciekawe, ale sprawdźmy sobie też jeszcze inne.
Padająca gwiazda była też ciekawą umiejętnością. Uderzenie ze ślizgu. No to takie dosyć ciekawe według robienia to jako unik. No i dobra, wracajmy tam. Do tej statuły. Trochę tutaj właśnie zrobiliśmy porządki na tej lokacji. A jak wy sądzicie, co tutaj się naprawdę wydarzyło, że nie do końca to może być AIM, a tak naprawdę ktoś się podszywa pod Tora. Dajcie mi znać w komentarzu, bo jestem ciekawy waszej właśnie tezy. Łapka! Na to wygląda. Jarvis? Przeskanuję pomnik i znajdę odpowiedzi. No widzicie, mam kolejnych przeciwników. Coś czuję, że nie będzie to łatwo. Jak widzimy, atakuję tego przeciwnika, on się teleportuje. I jednocześnie nie możemy zadać mu żadnych obrażeń, jak widzicie. Nie jest to za fajne. Na razie tych wyeliminujemy, którzy są dosyć chwilowo podatni na nasze obrażenia. O, teraz mam możliwość tego jednego wyeliminować. Bardzo dobrze. Kto tu jeszcze jest chętny? Ten jest chętny. Pomnik też jest nadajnikiem. No i super, mamy to z głowy już. Właśnie. Jest podłączony do pobliskiej budowli, która właśnie zaczęła emitować dziwną energię. W takim razie nasze zadanie jest oczywiste. Hochstapler i ta maszyna na pewno są w środku. Sprawdźmy to. Ta budowla jest zamknięta, ale powinno mi się udać przejąć sterowanie głównego wejścia. Czy ty też masz wrażenie, że przebudzeni wyglądają znajomo? Albo należą do AIM, albo są jakimś jego radykalnym odłamem. No, może się zaraz dowiemy, o co tutaj naprawdę chodzi. Dziwne odczyty energii nasilają się. To raczej nic dobrego. Może uda nam się ich szybko wyeliminować, bo nie chciałbym, żeby nam na ogonie byli. Trochę to teraz nam z opóźnieniem rzucę tym młotkiem. No, łap trochę żelastwa. No i super, mamy kolejnego z głowy. Pamiętajcie, że młot wracając też zadaje obrażenia przeciwnikom. Nie jesteśmy sami. Już nie jesteśmy sami. Łap żelastwo. Trochę za szybko. Już mamy po prawej stronie kolejnego przeciwnika. Ale już jego nawet nie ma po tym wszystkim. No, miejmy nadzieję, że oni się nie robią nafioletowo i nie teleportują. Bo znów trochę będziemy musieli powalczyć sobie. O, widzę, że już tutaj one się przemienił. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Taką garstką przeciwników. No i kolejny awans. Super. I chyba wszystkich mamy pokonanych. No i widzicie, musimy teraz podążyć tam dalej. Gdzie nie było żadnego znacznika. Tam jest wejście. No, ale tu też widzimy, że będzie to trzeba, nie wiem, zniszczyć, przejąć, ale
to za chwilę. Na razie weźmy się tutaj za tą skrzyneczkę. O, jeszcze nam by spadł. No i teraz to pozmieniamy, bo coś będziemy musieli powalczyć. Tu mamy zaś nasze skille, które nam mogą się przydać. To będzie ciekawe właśnie poprzez trójkąt i R2. No i zaraz się dowiemy. Zapewne dopiero za tymi drzwiami, co nas tutaj sprowadza dokładnie. Kolejna pułapka. Zniszczenie pobliskich transformatorów powinno wyłączyć zabezpieczenia i umożliwić nam wejście. To najpierw bieżyczki zlikwidujmy. Później przeciwników, a później po kolei te właśnie transformatory. Bo coś czuję, że będą kolejne fale przeciwników, jak to bywało w innych questach. Możemy ewentualnie poobijać te wszystkie transformatory. Bo dopóki nie są zniszczone, to kolejna fala się nie przebudza. Tym bardziej zaraz to sprawdzimy, bo jeżeli faktycznie się przebudza, to nie ma co atakować wszystkich po kolei, abyśmy przypadkiem zaraz nie dali ciała, właśnie walcząc właśnie w tym miejscu. No, z takim zmasowanym atakiem z naszej strony nie miał szans. A czego ma się lękać? Bóg piorunów. Chyba samego ojca Odyna. Kogo my tu jeszcze mamy? Tu mamy jakieś przeciwnika. Rozwalmy kolejną właśnie transformator, bo jakoś chyba się już uspokoiło trochę. Zostały jeszcze dwa. O, czyżbyśmy zniszczyli niechcący wcześniej? Jednego. Po kolei obijajmy, jak popadnie. O, tu na górze też mam drugiego gościa. I to tak zrzucają właśnie te promienie na nas. Nie jest to ciekawe. Trochę tu się może zaraz uspokoi. Dosyć ciekawe takie zawirowania. No nie, no uciekł nam przed młotem. No dobra, tu mamy zniszczone tutaj też. Pozostał nam tylko jeszcze jeden na górze. Mam nadzieję, że oni sobie poradzą, a my się weźmiemy za kolejny cel, aby otworzyć te drzwi. To był ostatni. I kogoś tu mamy jeszcze nowego? A jednak nie, no dobra. Drzwi są otwarte. Miał się wedrzeć do naszej świątyni. Szarlatanie, to ja, prawdziwy Bóg Piorunów. W takim razie, stań do walki, bym obnażył twoje łgarstwo. Mało taki realistyczny moim zdaniem. Stara się mówić tak samo. Thor, strasznie to dziwne. I denerwujące. Zmierz się ze mną w boju, oszuście.
a przekonamy się, kto jest godzien imienia Thor. Wiara moich wyznawców jest niezachwiana. Przebudzeni! Usłyszcie mnie! Przybył fałszywy bożek! Zniszczcie go! Może być tak, że ktoś... Jedna lub dwie osoby naprawdę tutaj operują tą całą organizacją, a oni tak bezmyślnie to wszystko wierzą. Pomyślą, że faktycznie to jest Thor, Bóg Piorunów. Wrogowie! Nic na razie nie mamy. Ale tam mamy przeciwników, jak widzimy. To zaraz tam się dostaniemy i zrobimy małe porządki. Walcz ze mną, szarlatanie! Nie skalam Mjolnira twą posoką. Zamiast tego zmierz się z moim zastępcą. No jak widać, to raczej jakiś taki przybrańc, bo on mówi jakoś metalicznie tak naprawdę. Zniszczymy twoją maszynę. Trochę ich tutaj jest, ich sporo. No i musimy uważać na te właśnie wyziewy mroźne, bo one też nam zadają zapewne obrażenia. Jeśli tak strzelacie do nas, no to na pewno będziemy możliwie mogli walczyć. To mamy trochę życia. Dobra. Idziemy, mamy tego do pokonania gościa. A tutaj na dole, no dobra. Ajdź. Chodź ty do nas, od razu wykończanie go. To już wszystko? Tak szybko? Przyjmuję zakład. No i super. Sprzymierzyłeś się z Hochstaplerem. Misja ukończona, jak widzicie. Udało nam to się zrobić. No ale mam taki mały niedosyt tak naprawdę, bo się nic nie dowiedzieliśmy, kim jest ta osoba, której jest przebrana za Thora. Wszystko gra, wielkoludzie? Ten fałszywy Thor przyrzekł, że jego wyznawcy dołączą do niego w Asgardzie. Jeśli naprawdę próbują otworzyć sobie drogę, dojdzie do katastrofy. Ta kobieta, Helen Gable, wspomniała o dokumentach. Musimy je znaleźć. Archiwum cyfrowe raczej nie istnieje. Muszę spróbować. Imię Thora posłużyło do... No dobra, wiecie co? Przejdźmy teraz do może do pokoju Harm. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, będę starał się teraz nadrobić te właśnie wyzwania, szkolenia dokładnie. No walczyliśmy teraz z Thorem, więc pora też powalczyć, poszkolić się tą postacią. Dowiemy się czegoś na więcej. No i widzicie, oczywiście mam nagrodę komiks do zdobycia. Więc zaraz będziemy mogli wszystko uczynić, by być bardziej doskonalszymi wojownikami jako Thor Odinson. Odinson, z przykrością informuję, że nie udało mi się nałożyć wizerunku pańskiego brata na holograficzne roboty. Mimo to myślę, że będzie się pan dobrze bawił. No dobra, mamy tutaj uniki, nic nowego. Będziemy potrenujemy właśnie uniki sobie. No jeżeli Jarvis nie dał radę jego brata jako podobiznę, może to nie będzie Loki, a może ktoś inny tak naprawdę w tym questie, bo zapewne to nie koniec tego całego questu z Thorem i jego właśnie kampanią. Dobra, ale zróbmy jeszcze ten jeden unik, tak idealnie, trochę za wcześnie. No i dobra, mamy to zrobione. Wewnętrzna energia. Zdolność obrony są ograniczone ilością wewnętrznej energii siły Odyna. Energia spada, gdy używa zdolności obrony i odnawia się po pewnym czasie lub dzięki działaniom ofensywnym. Kiedy wyczerpie się wewnętrzna energia, siła Odyna nie działa. Naciskaj, żeby wykonywać uniki, uchyla się przed atakami. Jeśli nie masz wewnętrznej energii, potrzebnej do kontrolowania.
No dobra, no to bardzo zrozumiałe to jest. Też musimy mniej więcej, kiedy jest ta biała bramówka, zrobić u przeciwnika, jak on atakuje. Takim bardziej parowanie w ten sposób. I jeszcze raz. Tutaj nie ma jakiejś takiej, że trzeba to zrobić na scenie chwilę, tylko tak jak już widać, są właśnie białe te kółko. Dobra, mamy to samo, tylko teraz mamy to chyba wykańczać tych przeciwników. A mamy po prostu ich pokonać tą siłą. Dlatego mają tak mało życia. No i dobra, też mamy to zaliczone. I chyba teraz będzie taka dosyć otwarta walka. Chyba nie. Furia wojownika. No to raczej to mamy już zaliczone w trakcie walki. Torem właśnie. Zaraz zobaczymy, czy to będzie tylko na razie będziemy to trenowali, czy też może po prostu już będzie otwarta walka z falami. Chyba na razie tylko tą umiejętność trzeba nauczyć się. No dobra. Sporo ich jest tutaj. No i jeszcze raz. A mamy ilość wrogów pokonać. No dobra. No to w sumie akurat tyle wystarczyło, tak czy siak. Skalibrowałem następne roboty tak, by stanowiły większe wyzwanie. Chyba nie ma pan nic przeciwko? No i dobra, mamy teraz falę wrogów. Zapewne będą trzy fale. No w sumie co widzimy na ekranie, tak, trzy fale będą. Mamy wykorzystać wszystko to, co się nauczyliśmy właśnie w tym pokoju Harmo. Czyli właśnie te parowanie w ten sposób, jak i wykańczanie tą umiejętnością, jak i właśnie te wszystkie uniki oraz wykorzystanie tej przepływu mocy. Mamy tutaj jeszcze drony. Jest to druga fala ukończona. Czyli teraz pora czas na trzecią, czyli ostatnią falę. Bardzo dobrze, że idą ataki jeden za drugim na przeciwnika, że przeskakuje to. A teraz jak widzieliście, udało nam się to sparować. I zakończyliśmy właśnie ten samouczek Harm. Mamy to już z głowy. No i dobra. Byśmy teraz zakończyli ten materiał w tym miejscu. No i oczywiście was zachęcam do ocenienia tego materiału, tego odcinka poprzez łapkę w górę, czy też komentarz. A jak wam się bardzo podobał, zachęcam też was do subskrybowania kanału. No, ale jak widzicie, dużo nam przed nami jeszcze czeka misji, czy też fabularnych, czy też pobocznych tych questów. Ale oczywiście to zrobimy na dniach, odcinek po odcinku. Niedługo też zacznę nowy gameplay z Keną Bridges of Spirits, ale to później się dowiemy, a tak to zachęcam do obejrzenia kolejnych moich materiałów, które wam się pokażą niebawem. A tak to hej hej, do zobaczyska.